Pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich księdza prałata Józefa Dobosza. Bezgranicznie zaufałem Panu Bogu i nigdy się nie zawiodłem. Dlatego dzisiaj w szczególny sposób chcę mocno wołać: Jezu, ufam Tobie i tylko Tobie na dalsze dni mojego kapłańskiego życia. Mówił podczas uroczystości długoletni proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Kochani parafianie, wszyscy uczestnicy dzisiejszej jakże bardzo doniosłej uroczystości. Razem z Wami przeżyłem bardzo głęboką tę Eucharystię. Tego nie da się wypowiedzieć żadnymi słowami, więc ograniczę się dzisiaj jedynie do trzech słów, najprościejszych, do których częste wypowiadanie zachęca nas Ojciec Święty Franciszek. Pierwszym z nich jest słowo dziękuję. Wypowiadam je dzisiaj z wielką wdzięcznością Bogu za dar Chrztu Świętego, dar wiary, dar kapłaństwa i za wszystkie dary, które od Boga otrzymałem. Tym drugim słowem, które dzisiaj chcę z pokorą wypowiedzieć, jest także słowo przepraszam. Przed Bogiem czynię to, korzystając z sakramentu pokuty i miłosierdzia, a dzisiaj przeżywając jubileusz kapłaństwa, przed Wami również chcę powiedzieć słowo przepraszam. Nie tylko powiedzieć, ale przeprosić, jak tylko potrafię, wszystkich, których w jakiś sposób obraziłem, czy wyrządziłem jakąkolwiek krzywdę. Mówię przepraszam bardzo. A na koniec chcę też wypowiedzieć jeszcze to trzecie słowo. Proszę. Proszę Was, kochani bracia i siostry, obecni w tej świątyni, na tej uroczystości, ale nie tylko. Wszyscy, którzy łączą się z nami drogą internetową, zapraszam ich do wspólnej modlitwy. Proszę o tę modlitwę i zapewniam moją kapłańską modlitwę w intencji Was wszystkich, którzy mnie wspieracie w pracy kapłańskiej, duszpasterskiej. Złoty jubileusz księdza prałata Józefa Dobosza połączono z odpustem parafialnym. Uroczystej sumie przewodniczył również ksiądz prymas, arcybiskup Józef Kowalczyk. Wyrażam wielką radość, że to właśnie dzisiaj, księże prałacie Józefie, zaprosiłeś nas do kościoła, którego budowie poświęciłem tak wiele trudu, modlitwy, abyśmy razem z Tobą dziękowali Bogu, bogatemu w miłosierdzie, za 50 lat Twojej kapłańskiej posługi. Jest niezwykle wiele owoców materialnych i duchowych Twojej gorliwej służby Kościołowi. Wszystkie je dzisiaj składamy na ołtarzu, prosząc, by dobry Bóg przyjął je jako ofiarę miłą sobie. I Was tu obecnych zapraszam do tej wdzięcznej modlitwy. Zapraszam także do modlitwy za tych, którzy nie podzielają naszej wiary, naszego świadectwa. Ksiądz prałat Ryszard Piasecki, proboszcz parafii świętej Jadwigi, wygłosił okolicznościową homilię. Przypomnę trochę historii. 29 czerwca 1982 roku uzyskano zezwolenie na budowę tej świątyni. I w sobotę już, proszę zobaczyć, 4 dni później przystąpiono do prac budowlanych. Jak zapisał ksiądz prałat Fiołek, parafianie z wielką radością i entuzjazmem przystąpili do pracy. Pierwszy beton wylano już, tak zwane ławy, 16 sierpnia, a do grudnia tego roku, czyli 82, przepracowało na placu budowy 1851 osób. Dzisiaj jest to niemożliwe, prawda? A wtedy było możliwe i pamiętacie, te siwe głowy tutaj pracowały na tym placu. Pierwszy odpust
jeszcze nie liturgiczny, jak zapisał ksiądz Fiołek, zorganizowano w istniejącym już dolnym kościele w tak zwaną Niedzielę Białą, czyli inaczej nazywano wtedy też Miłosierdzia, chociaż jeszcze oficjalnie ona nie była ogłaszona, w kwietniu 1984 roku. I ten rok, można powiedzieć, związany z tym może i odpustem, stał się ważną datą waszej parafii, gdyż wtedy erygowano parafię ze wszystkimi urzędowymi wymogami, a biskup Jerzy Ablewicz, arcybiskup Jerzy Ablewicz, wyznaczył pierwszego proboszcza dzisiejszego jubilata, dostojnego zresztą, księdza Józefa Dobosza. Fakt historyczny, doniosły, ale zarazem i radosny, gdyż Dębica ma parafię Miłosierdzia Bożego, przypominającą o tym wielkim darze, jaki wysłużył Chrystus dla całej ludzkości na krzyżu. Parafia to miejsce, to ludzie, to świątynia, to proboszcz wreszcie ze swoimi współpracownikami. Dzisiejszy jubilat ksiądz Józef, jak sam stwierdził, z radością odpowiedział na polecenie biskupa i poszedł, jak dodał, z pomocą Bożą wypełnić to zadanie. Spoglądasz, drogi księże Józefie, z wdzięcznością na minione 50 lat kapłaństwa, podczas których bogactwo łaski Bożej spotkało się z gorliwą odpowiedzią kapłańskiego serca i przyniosło obfite owoce na wielu miejscach i w wielu wymiarach duszpasterskiej posługi. Zdecydowaną większość kapłańskich lat poświęciłeś parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, w tym 33 lata jako proboszcz. Troszczyłeś się o życie duchowe i materialne wspólnoty. Wybudowałeś największy w diecezji kościół, a przez głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów świętych i postawę dobrego pasterza umacniałeś Kościół Chrystusowy w diecezji i w Polsce. Szczególną troską ogarnąłeś chorych, zakładając i prowadząc hospicjum domowe imienia świętego Jana Pawła II. Towarzyszyłeś ludziom pracy i solidarności jako kapelan diecezjalny. Rycerzom Kolumba i Piłsudczykom swoją miłość do ojczyzny i kultury chrześcijańskiej wyrażałeś poprzez msze święte za ojczyznę i ogólnopolski festiwal piosenki religijnej i patriotycznej Polonia Semper Fidelis. Niech wdzięczność okazywana przez duchownych i świeckich utwierdza cię w przekonaniu, że Kościół jest domem, w którym masz stałe i znaczące miejsce. Z całego serca błogosławię na kolejne lata owocnej posługi i świętowanie kolejnych jubileuszy. Podpisał Stanisław Budzik, arcybiskup metropolita lubelski. Ksiądz prałat Józef Dobosz za swoje zasługi został wyróżniony tytułem honorowy obywatel miasta Dębicy. Jest także zasłużony dla powiatu dębickiego i miasta Dębicy.